Szanowni Państwo, dzisiaj Aleja Milionerów dotarła do Grudziądza. Dlaczego milionerów? Dlaczego właśnie ci ludzie? Pamiętacie, jak w 2018 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział: do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Mamy teraz taką sytuację, że blisko 90 osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością za darmo pan idzie. Pan nie, zostali pan nie, 90 milionów osób 90 osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością zostało milionerami bądź multimilionerami. Sytuację mamy teraz taką, że 152 osoby w ciągu całej kadencji PiS-u zarobiły 437 milionów pensji. Do tego dochodzi 45 milionów nagród. Szanowni Państwo, nie muszę nikogo przekonywać, jakie wynagrodzenia mają zwykli Polacy, mieszkańcy, pracownicy szkół, urzędów, taksówkarze, osoby prowadzące działalność gospodarczą. To jest tylko oczywiście namiastka tych osób. Dzięki temu, że są związani z Prawem i Sprawiedliwością, dochapali się milionów. I temu mówimy skrajnie nie, ponieważ jeżeli ktoś chce uczciwie pomagać Polakom, służyć tak, jak zapowiadał Jarosław Kaczyński, to nie może się uwłaszczać na majątku narodowym, na państwa pieniądzach. I tutaj mamy pokazanych. Niektóre to oczywiście osoby, tak jak powiedziałem, jest ich 152. To są osoby, które zostały zweryfikowane na podstawie danych finansowych z 19 spółek notowanych na giełdzie. Nie policzyliśmy, bo nie mamy takiej możliwości, żeby sprawdzić, ile osób zatrudnionych w wielu setkach spółek Skarbu Państwa również osiągają maksymalne wynagrodzenia. Ale żadną tajemnicą nie jest, że to są setki, jak nie tysiące osób, które otrzymują horrendalne wynagrodzenia, dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie. Nie muszę nikogo z Państwa przekonywać, ile zarabiają normalni Polacy. Także chcemy, żeby dzisiaj Grudziądzanie mogli się dowiedzieć, zobaczyć, jak za dobre zmiany upasły się te osoby, które współpracują z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Krótkie pytanie, czy to nie jest tak, że każda partia nagradza swoich członków po dojściu do władzy miejscami w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, czy też pokazać kwestię skali, powiedzmy, między poprzednikami, a nie mówię tylko o waszej partii, a tą partią teraz? To nie jest kwestia nagradzania. My tego nie robimy dla nagradzania. Chodzi o to, żeby spółki Skarbu Państwa zarządzane były przez specjalistów. I tutaj my w 100 konkretach również proponujemy bardzo czytelne rozwiązanie. Nie ma politruków w spółkach Skarbu Państwa. Są wyłącznie specjaliści, którzy znają się na swojej pracy. Nie ma miejsca dla tych, którym trzeba płacić za to, że popierają Prawo i Sprawiedliwość. Doskonale Państwo wiecie, jest kampania wyborcza. Te osoby, które stają za mną, płacą teraz na rzecz poszczególnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. No mają z czego. Zobaczcie, o jakich pieniądzach mówimy. Milionerów znalazł się również biznesmen Tadeusz Rydzyk. My w Grudziądzu mamy problem z naszym szpitalem, z finansowaniem naszego szpitala ze względu na to, że system służby zdrowia jest niewydolny. Tymczasem do Tadeusza Rydzyka, do biznesmena, na prowadzenie biznesów powiązanych z Tadeuszem Rydzykiem popłynęło za czasów PiS-u 325 milionów złotych. 325 milionów złotych to kwota, która gdyby została skierowana do grudziąckiego szpitala, zostałaby na pewno rozwiązana. Na pewno zostałby rozwiązany problem szpitala, gdyby te 325 milionów złotych popłynęło do szpitala. Widzimy, Szanowni Państwo, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wytrzymują już ciśnienia. Janusz Kowalski nawet już nam nie wytrzymał na konferencji prasowej. Przewrócił się, mają za dużo pieniędzy, już nie wiedzą, co z tym pieniędzmi robić i dlatego, Szanowni Państwo, im kolokwialnie mówiąc, woda sodowa uderza do głowy. Dlatego te wybory będą również o tym, czy chcemy, aby pieniądze spółek Skarbu Państwa, pieniądze publiczne trafiały do biznesów chociażby Tadeusza Rydzyka, czy do publicznej służby zdrowia, czy do podmiotów podległych samorządowi, czy do samorządów na realizację oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.